technologii Osmo. Tak. Ja na co dzień pracuję w firmie Comarch w zespole badawczo-rozwojowym. Natomiast tutaj jestem dzisiaj z ramienia krakowskiej grupy deweloperów .NET. I tak jak zostało już zapowiedziane, porozmawiamy sobie dzisiaj tutaj troszeczkę o Oslo. A więc proszę bardzo, ale proszę, nie martwcie się, nie będę rozmawiał o swoich wakacjach w takim mieście. Myślę, że porozmawiamy dzisiaj sobie o czymś ciekawszym, mianowicie o nowej technologii Microsoftu, jaka została po raz pierwszy zaprezentowana na konferencji PDC w zeszłym roku, czy dosłownie parę miesięcy temu. I właśnie ona służy do właśnie budowania aplikacji w podejściu model driven. Tutaj jest agenda naszego dzisiejszego prelekcji. I tak, może najpierw ciut wprowadzenia. Aha, jeszcze można pytanie, ile osób w ogóle wie, czy kojarzy, co to jest Oslo, tak? Czy coś sobie zaszło w internecie? Aha, no to widzę. Znaczy nie, ale nie, no to jest bardzo taka nowa technologia, więc w sumie też myślę, że i tak jest bardzo dobrze, że w ogóle kilka osób też zobaczyło. Także się cieszę, natomiast myślę, że, inne osoby zainteresuje tematy, mam nadzieję. Będę się starał. Więc tak, tak jak już mówiłem, Oslo ma służyć nam do modelowania. I oczywiście modelowanie to nie jest gdyby nic nowego w informatyce. Towarzyszy nam już w sumie od dłuższego czasu. Oczywiście modele pełnią różne funkcje. Mogą służyć zarówno tylko do opisu czy do komunikacji, jak również właśnie podejście model driven, kiedy to właśnie model steruje aplikacją. I właśnie my się dzisiaj skupimy na tym podejściu. Taką rzecz można było zobaczyć już choćby w HTML-u czy w języku XAML, który znamy z technologii WPF czy Silverlighta. Dobrze, więc właśnie teraz pierwsze wprowadzenie, co to ma być Oslo. Więc Oslo ma być to właśnie uniwersalna platforma do budowania aplikacji w podejściu model driven i ma w sumie składać się z takich trzech filarów. Czyli właśnie z języka do modelowania tekstowego, języka M, z edytora wizualnego o kodowej nazwie Quadrant oraz z repozytorium, które w sumie obecnie bazuje na bazie SQL. No i pewnie tak będzie bazować. Co do kluczowych koncepcji tej technologii, Microsoft jak gdyby nie promuje żadnego podejścia, tylko zakłada równouprawnienie w zakresie tworzenia modeli tekstowo albo wizualnie, ponieważ daje do wyboru twórcy, gdzie będzie mu wygodniej. Na przykład, gdy będzie model bardzo zbudowany, to może czasami lepiej się opisać go tekstowo. W innych przypadkach się może sprawdzić lepiej podejście wizualne. Tak, i mając już te modele, one zazwyczaj nam trafiają do repozytorium i następnie runtime interpretuje te modele i w oparciu o nich coś tworzy. Oczywiście te modele nie muszą być tylko repozytorium, mogą na przykład nam siedzieć w pamięci. Myślę, że sobie jeszcze o tym wspomnimy. Tutaj na konferencji PDC Microsoft jak gdyby powiedział nam trochę o swoich planach, czyli na razie tego jeszcze nie mamy. Jedynie tylko język M-Service był tu pokazywany. Czyli Microsoft chce stworzyć języki dziedzinowe w oparciu o język M do łatwiejszego wyrażania tego, co chcemy zrobić w jego technologiach. Czy to w technologii ASP.NET mamy ten język MWeb, w technologii WCF oraz Workflow, w sumie czwórce, właśnie mamy język M-Service do opisywania właśnie tych serwisów bardziej właśnie wysokopoziomowo. Również język M-Entity do opisywania Entity w Entity Frameworku. Natomiast z języku M-Schema myślę, że sobie dzisiaj pokażę, bo to jest jedna w sumie z odsłon języka M. Tak. No i teraz właśnie my się przejdziemy do pierwszej części prezentacji, czyli modelowania tekstowego. Może jeszcze kilka słów w ogóle o języku M. Niestety dzisiaj nie będę w stanie pokazać wszystkich możliwości, które on oferuje i składni, bo mógłbym w sumie zrobić w sumie o tym godzinny wykład, bo jest bardzo obszerna dokumentacja na ten temat. Więc dzisiaj sobie tylko poprzestaniemy na kilku stwierdzeniach o tym języku. Więc mamy ten język deklaratywny, zorientowany na dane. I właśnie ma służyć do wyrażenia modeli oraz języków dziedzinowych. Język dziedzinowy ma nam de facto... Co my w ogóle mamy robić język dziedzinowy? Język dziedzinowy ma nam konwertować wejście zgodne z gramatyką tego języka na jakieś strukturalne wyjście. Natomiast myślę, że trzeba powiedzieć, myślę, to jest dość istotne, że język M nie jest językiem obiektowym, nie ma również być kolejną technologią dostępu do danych, jak również nie ma zastąpić języka TransactSQL. I również nie pozwala na przykład na modyfikację danych po już ich zainicjalizowaniu.
W sumie występują trzy odmiany języka, w sumie trzy postaci języka M. A mianowicie mamy język M-Schema. Język M-Schema pozwala nam definiować de facto sam model, czyli struktury danych. Tutaj na przykład widzimy EncePoint, która ma dwa pola oraz tak zwaną wartość wyliczaną, która de facto stanowi odpowiednik funkcji. Potem tutaj na maszynie mamy postać mgraph. Język mgraph służy do wyrażania danych dla naszych modeli. Tutaj na przykład widzimy konkretny punkt o konkretnych współrzędnych. Mamy również właśnie postać mgrammar i w sumie ta postać, w sumie ten język pozwala nam łatwo definiować jak gdyby reguły, czyli w sumie gramatykę naszych języków dziedzinowych. Jeżeli chodzi jeszcze o język M, zawieram w sobie trzy takie zasadnicze konstrukcje w ramach modułu i są to właśnie typy, czyli de facto każdy typ to jest de facto jakiś zbiór danych. Extendy następnie, czyli pojemniki na te nasze dane. One się de facto mapują na tabelki w SQL-u, to sobie jeszcze myślę zobaczymy dzisiaj. Oraz właśnie wartości wyliczane. Tak, jeżeli chodzi o typy, no to język M przewiduje różne typy, zarówno proste, jak i kolekcje, czy encje. Niestety w szczegóły nie mogę dzisiaj wejść, mamy bardzo mało w sumie czasu. Również oczywiście ten język oferuje nam możliwość na przykład zapytań. W sumie są te zapytania, mogą być zgodne ze składnią linku, jeśli mam nadzieję znacie z C# 3.0, ale w języku M możemy pisać je na wyższym poziomie również abstrakcji w o wiele krótszy sposób. Niestety dzisiaj też ich tutaj nie pokażę. Tak, teraz może sobie powiemy króciutko o mapowaniu języka M na SQL-a. Więc oczywiście na ten temat też jest również bardzo obszerny dokument, natomiast tu wybrałem sobie dosłownie tylko kilka zagadnień i tylko o nich wspomnimy. Mianowicie tak, więc moduł w języku M jest mapowany na schemat bazy danych. Extendy to są mapowane właśnie na tabelki, to jak już dzisiaj mówiłem. Inicjalizatory są mapowane de facto na inserty. Wartości wyliczane są ciekawym przypadkiem, bo się mapują na różne konstrukcje w SQL-u, w zależności od tego, jakiego są rodzaju. Czyli może to być zarówno po prostu funkcja skalarna w SQL-u, może to być widok, czy może to być funkcja zwracająca tabelkę. Tak, jeżeli chodzi o referencje w języku M, są mapowane de facto na selekty. No oczywiście pewne rzeczy się nie mapują, a szczególnie w tych